Szanowni Państwo, dwa wystąpienia. Jako pierwszy zaprezentuje się w tym momencie profesor Tomasz Głowiński, kierownik Zakładu Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki, którego również mam wielką przyjemność być pracownikiem. Profesor jest odpowiedzialny właśnie za kierunek militarioznawstwo, za realizację jego programu. Oczywiście odpowiada również za specjalizację turystyka historyczna na kierunku dziedzictwo kultury materialnej, ochrona, promocja, gospodarowanie, no ale przede wszystkim jest wybitnym specjalistą nie tylko od historii gospodarczej, ale przede wszystkim oczywiście od dziejów walk o Wrocław, walk o Festung Breslau w roku 1945 i myślę, że nie muszę go tutaj specjalnie reklamować i myślę, że część z Państwa specjalnie na to wystąpienie zalogowała się tutaj na nasze spotkanie i widzę, że profesor jest z nami i z wielką przyjemnością oddaję Panu, Panie Profesorze, głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję prowadzącemu za tak miłe słowa, po części niezasłużone, ale to pozostawię już bez dalszego komentowania. Rzeczywiście jednym z obszarów badawczych, którym się zajmuję, jest kwestia walk o Wrocław, w ogóle Wrocławia w roku 1945. Tej przemiany miasta niemieckiego, miasta o nazwie Breslau, miasto Wrocław, zajmuje się tym zarówno w kontekście tego, co doprowadziło do tej przemiany, czyli tych wydarzeń sprzed krwawego pierwszego półrocza 1945 roku, jak i tego, co nastąpiło w bezpośrednich miesiącach, latach po tych wydarzeniach, ale ponieważ pan Jacek zapowiadał, że dzisiaj będzie mowa przede wszystkim o walkach o Wrocław, że to ten aspekt militarny będzie tutaj miał dominantę, to na tym będę się koncentrował. Tak jak to tutaj było powiedziane, na kierunku militarioznawstwo, problematyka, no oczywiście nie tylko walk o Wrocław, ale szeroko rozumiana problematyka historii widzianej z perspektywy militarnej, z perspektywy wojskowej, również w tym historii wojskowości, jest tym, co staramy się forsować, co staramy się również wprowadzać w programie studiów, które zostały istotnie zmodyfikowane, no świeżo, dopiero co zapadły decyzje akceptujące te proponowane przez pana Jacka i przeze mnie zmiany. Tym samym kierunek militarioznawstwo w stosunku do tego, co do tej pory mogliśmy zaoferować studentom, kierunek nowy, bo kierunek mający zaledwie 7 lat, więc taki, który przechorował, jeśli tak w cudzysłowie można powiedzieć, wszystkie choroby wieku dziecięcego, staje się w naszej ocenie kierunkiem bardziej dopracowanym, bardziej dopasowanym na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze na tej płaszczyźnie dedykowanej studentom tego kierunku, to znaczy staramy się, aby zajęcia, które dla nich prowadzimy, były możliwie ściśle związane z ich zainteresowaniami, z ich oczekiwaniami. To oczywiście nie oznacza, że studenci dyktują, jak ten kierunek ma wyglądać, ale w ten sposób pośredni współtworzą go i to jest dobra wiadomość, bo wiemy od lat, jakie deficyty występowały na militarioznawstwie, czego oczekiwano, co było wręcz pożądane w programie studiów. Wychodząc temu naprzeciw, staraliśmy się wprowadzić tego możliwie dużo, w sposób możliwie urozmaicony. Myślę, że nawet gdyby spojrzeli nowi, to wiadomo, ale ci, którzy już ukończyli te studia, studenci i absolwenci, gdyby popatrzyli na ten nasz nowy program, z pewnością, z pewną zazdrością pomyśleliby, szkoda, że gdy my studiowaliśmy, tego nie było. No, możemy tylko powiedzieć tak, szkoda i nam też było szkoda, dlatego tak szybko jak się dało wprowadziliśmy nowe przedmioty, wprowadziliśmy nowe sposoby również realizacji zajęć. Ale ten drugi czynnik, który kierował nami, pozwolicie Państwo, miało być o Festung Breslau, ale to dosłownie dwa zdania jeszcze tutaj o tym kierunku militarioznawstwo, to czynnik od strony tak zwanych interesariuszy, czyli uwzględnialiśmy również oczekiwania potencjalnych pracodawców, tych, którzy mogliby studentów militarioznawstwa po ukończeniu studiów przyjąć do pracy, dać im pracę w zawodzie, nie jakąkolwiek, tylko tą, do której są przygotowani kursem akademickim. I tu mam nadzieję, że opinie też będą po czasie ze strony tychże potencjalnych pracodawców pozytywne.
A teraz do samego Festum Breslau. Proszę Państwa, temat walk o Wrocław, temat zniszczenia Wrocławia wydawał się w jakimś sensie wyeksploatowany badaniami prowadzonymi w latach 60. i 70. Wtedy to ukazało się kilka pozycji, po części źródłowych, po części opracowań. Na gruncie polskim w zasadzie kojarzono opracowanie tego tematu z nazwiskami profesorów Jący i Koniecznego, prawników przede wszystkim, bardziej niż historyków. Później również z pracami pułkownika profesora Majewskiego. Niemniej jednak ten temat nie tylko w obszarze badawczym, ale również w takim sensie wyczerpania budził pewne obawy co do tego, że nie jest on jednak zrealizowany, nie jest w pełni opracowany. Po 1989 roku zaskakująco ten temat dość długo nie mógł ożyć. Wydawałoby się, że taki nawrót zainteresowania Wrocławian historią własnego miasta, historią, która w czasach tak zwanego PRL-u była mocno ograniczana do poszukiwań tej polskiej tożsamości Wrocławia, skądinąd skromnej przed 1945 rokiem polskiej tożsamości Wrocławia. A więc po 1989 roku pod różnymi kątami badano tą przeszłość Wrocławia, w jakimś sensie, w cudzysłowie, zachłystując się tym, co do tej pory było, no może nie zakazane, ale powiedzmy, że mało eksploatowane. I wśród tych tematów nie pojawiał się temat walk o Wrocław. Proszę, nie pytajcie dlaczego. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że być może i dobrze, że się nie pojawiał. Zaraz postaram się to w jakimś sensie kontrowersyjne stwierdzenie uzasadnić. Nie pojawiał się jednak do momentu, kiedy inicjatywa wydawnictwa dolnośląskiego doprowadziła do wydania wreszcie w języku polskim książki wspomnieniowej dwóch ostatnich komendantów Festum Breslau, czyli generałów von Alfena i Niehoffa. Ta książka o niemieckim tytule Zekamfte Breslau jako Festum Breslau w ogniu ukazała się w 2008 roku. Pokazała się, jeśli tak kolokwialnie można powiedzieć, dużym hitem wydawniczym. Sprzedało się na pniu ponad 10 tysięcy nakładów. Idąc za ciosem, wydawnictwo dolnośląskie wydało jeszcze do tego opracowanie szersze generała von Alfena dotyczące walk o Śląsk, czyli Kampf um Schlesien. No i to na jakiś czas wypełniło lukę, a co więcej pobudziło pewne zainteresowanie, które między innymi ja, uczestnicząc w projekcie wydania obu tych opracowań niemieckich, uczestniczyłem, gdzie starałem się też inicjować wznowienie jakby badań nad problematyką Festum Breslau, problematyką silnie zmitologizowaną, do czego będę dzisiaj wielokrotnie nawiązywał. To przyniosło jakieś efekty, odbyła się jedna, druga konferencja naukowa, ukazały się publikacje. Temat się, można tak powiedzieć, potocznie rozgrzał, to znaczy wzmogło się zainteresowanie konkretnymi wątkami. Tutaj również środowiska pozauniwersyteckie miały swój niepomierny wkład w uruchomienie tego tematu. No i właśnie, na tak przygotowany grunt, jeżeli tak mogę powiedzieć, spadły całkiem dobre informacje, a mianowicie z jednej strony niedostępne do tej pory, w zasadzie dla nikogo, źródła sowieckie, znajdujące się w archiwach sowieckich, zostały udostępnione na stronach internetowych tak zwanej pamięci narodu, gdzie Rosjanie starali się i starają się do dzisiaj dokumentować bardzo szeroko swój wysiłek drugowojenny w tak zwanej wojnie ojczyźnianej, jak oni to piszą. Dotarły też do Polski źródła niemieckie, źródła, które bardzo skrzętnie przez całe dziesięciolecia zbierał pan profesor Gleis i które wrocławianin rodowity przedwojenny i które wydał w imponującej serii tak zwanego Breslauer Apokalipse, gdzie na tysiącach stron zgromadził wszelkie możliwe dokumenty, z których też w zasadzie wcześniej w Polsce nie korzystano. Proszę Państwa, te badania
tych dwóch nurtów źródeł, no bo nie da się ukryć, że one były zasadnicze. Źródła niemieckie ilustrowały w istotnej mierze od strony osobistej, od strony przekazu osobistego, choć nie tylko, no tą optykę niemiecką na walki o Wrocław, źródła sowieckie, bardzo wyczerpujące, dużo bardziej niż te niemieckie, ilustrowały, dokumentowały dosłownie rzecz biorąc działania bojowe jednostek sowieckich w przestrzeni Wrocławia i wokół Wrocławia. Tutaj muszę, i to jest mój obowiązek, ale i przyjemność, zaznaczyć, że jakby taką iskrą, która zainicjowała mocniej tłumaczenie tych źródeł, pracę nad nimi, a w związku z tym i etapowe udostępnianie wydobytych treści z tych źródeł, prace te w dużej mierze ruszyły bardzo mocno i bardzo intensywnie dzięki współpracy mojej z grupą rekonstrukcji historycznej Festung Breslau, grupą, z której jednego ze studentów, pana Tomka Bielakowskiego, miałem przyjemność mieć właśnie na studiach jako studenta militarioznawstwa. Wtedy jeszcze nie zajmował się problematyką tutaj sowieckiej strony dokumentowej Festung Breslau, ale niemniej ten kontakt taki bardzo bezpośredni właśnie dzięki kierunkowi militarioznawstwo zaowocował moim bliższym kontaktem z całą grupą rekonstrukcyjną Festung Breslau, z jej szefem panem Jackiem Cieleckim i takim nieformalnym, ale bardzo za to w mojej ocenie dobrym i skutecznym paktem naukowym, tak bym go nazwał głównolotnie, a mianowicie taką niepisaną umową o współpracę badawczą w tej przestrzeni nowych, szerokich, bardzo głęboko ilustrujących walki o Wrocław źródeł historycznych. I ta współpraca trwa już od półtora roku co najmniej, przynosząc bardzo wymierne efekty. Na razie jeszcze nie w postaci publikacji, którą szykuję we współpracy z wydawnictwem Byloma, w której niemały udział będą mieli właśnie członkowie grupy rekonstrukcyjnej Festung Breslau, inni poza dwoma wspomnianymi też, bo tam kilka osób się bardzo zaangażowało i ich praca nad źródłami, ich przede wszystkim umiejętność wyszukiwania tych nowych źródeł, no to w mojej ocenie wartości absolutnie bezwzględne, ale też ilustracja tego, jak wiele jest do zrobienia w historii i tutaj wydawałoby się takiej, która jest na wyciągnięcie ręki, z której można było dawno korzystać, a z której korzystało niewielu i w sposób bardzo wycinkowy. No ale proszę Państwa, miałem tutaj mówić o tej zmitologizowanej przestrzeni, bo będę chciał pokazywać pewne rzeczy związane z historią Festung Breslau na konkretnych przykładach. Przez bardzo wiele dziesięcioleci ta historia Festung Breslau obarczona była ciężarem ideologicznym, tak bym to nazwał, bo niezależnie od dostępnych źródeł, w przestrzeni publicznej funkcjonowały, nazwałbym to tak, legendy wrocławskie, czyli funkcjonowały te opowieści, w których sobie tłumaczono to czy tamto. One u podstawy miały autentyczne zagubienie, autentyczną próbę odnalezienia się w obcym mieście. No bo proszę Państwa, Polacy w 1945 roku przyjechali do Wrocławia i było to dla nich obce miasto. I to nie tylko dlatego, że było po niemieckie, ale dlatego, że miasto. Bo my z lubością i przyjemnością pielęgnujemy tradycję Lwowa we Wrocławiu. Jest tym naszym Lwowem utraconym, jest tym Lwowem w sercu, ale Lwowian we Wrocławiu było niewielu. Mamy te wyspy lwowskości, mamy Fredrę, mamy Ossolineum, mamy panoramę racławicką, ale nie rozpędzajmy się za nadto. Wrocław zaludniła wieś centralnej Polski. I dla tych ludzi to nie tylko poniemieckie miasto, jak powiedziałem, ale w ogóle miasto było czymś, co musieli oswoić. Było czymś obcym, tajemniczym, trochę groźnym i w tym kontekście te legendy wrocławskie związane z Festung Breslau miały dobrą pożywkę. Funkcjonowały w tej przestrzeni bardzo dobrze się w niej czując. Powielane dziesięcioleciami urastały do rangi takich paradygmatów, takich prawd niepodważalny. Dopóki te badania, które prowadzimy ostatnio nad dokumentami nowymi, nowo dostępnymi,
nie umożliwiły weryfikacji z wielu tych legend, ich obalenie było bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Pewne grupy społeczne bardzo silnie trzymały się tych dotychczasowych mitów, często wręcz bardzo agresywnie, kładąc nacisk na to, że jeśli opowiadamy o przestępstwie Breslau, to powinniśmy przede wszystkim mówić o robotnikach przymusowych, kładąc nacisk na to, że ta niemiecka obrona była w jakimś sensie fanatyczna i jakaś strasznie drastyczna, taka opresyjna wręcz, że to nawet wobec własnych obywateli, wobec własnych żołnierzy, kładąc akcent też na to, że pewne aspekty tej obrony były takimi dowodami barbarzyństwa Niemców, dowodami ich fanatyzmu, jakiegoś takiego amoku niszczycielskiego. I z tymi takimi stereotypami bardzo ciężko, jak powiedziałem, było walczyć. One się z czasem nie tylko nie osłabiały, za co ja też pod cichu liczyłem, że gdy braknie jakby tego ideologicznego przesłania, no to zaczniemy patrzeć na to normalnie, to znaczy interesować się tym, jak było, a nie zaklinać rzeczywistość. Ja się o tym, proszę Państwa, bardzo dobitnie przekonałem. No bo gdy wyszły z moim wstępem wspomnienia Alfena i Niehoffa, no to wywołało to burzę i co ciekawe i na prawo i na lewo tą burzę wywołało, czyli w jakimś sensie tutaj sama ideologia nie miała znaczenia, jakieś szersze takie zjawisko, nie wiem, udowadniania, że Wrocław był zawsze polski, a wiemy, że nie był zawsze polski. Wzięło tutaj górę nad logiką. No to pokazywało, że temat Festung Breslau jest trudny, że jest tematem takim, który będzie budził, no żeby być tutaj w słowie i powiedzieć dosłownie, zarówno i mnie i wydawnictwo Dolnośląskie atakowała wtedy Gazeta Wyborcza, jak Radio Maryja. No proszę Państwa, bardziej egzotycznego sojuszu to ze świecą szukać w okolicy. Ale jak mówię, te nowe dokumenty pozwalają na weryfikację i odniesienie się do tych mitów wrocławskich związanych z Festung Breslau w sposób no taki niebudzący wątpliwości. To jest ta sytuacja, którą Rzymianie określali bardzo lakonicznie mówiąc res atriare venit, czyli że sprawa doszła do trzecich szeregów, czyli że doszła do końca. To nie znaczy oczywiście, że my nie będziemy wyszukiwali tutaj, nie będziemy trafiali na ciągle nowe informacje, na ciągle nową wiedzę na temat tego, jak to było z tym Wrocławiem w 1945 roku. Bardzo na to liczę. Zresztą tutaj z moimi przyjaciółmi z grupy rekonstrukcyjnej Festung Breslau zakładamy, że tej pracy będziemy mieli na parę lat. Że to nie jest tak, że zaraz skończymy i już będzie wszystko w książkach i tylko się kurzyło na półkach. Nie, zakładamy, że będziemy robili więcej i że nie tylko ta publikacja, którą przygotowuję w tej chwili, się ukaże, ale że pójdziemy kilka kroków dalej i zrobimy to, co powinno być dawno zrobione. To znaczy postaramy się możliwie szeroko i wielopłaszczyznowo ten temat zanalizować i pozostawić możliwie mały, jeśli w ogóle jakikolwiek margines na spekulacje, na domysły i na różnego rodzaju teorie spiskowe. To jest o tyle ważne, bo w mojej, ale nie tylko mojej ocenie, to jest taki element przywracania normalności, czyli patrzenia na ten Wrocław. No, jako wrocławianie nigdy nie będziemy patrzyli bez emocji, tak zupełnie na zimno. Jako Polacy na relacje z Niemcami czy na relacje z Sowietami też nigdy nie będziemy patrzyli na zimno, ale ja bym tu użył określenia zdroworozsądkowo, czyli bez wariactwa i bez przekłamań. No bo jeżeli historia ma być historią, czyli opowieścią o tym, jak było, no to niech ona mówi o tym, jak było, a nie spekuluje albo wręcz zafałszowuje te wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości. Proszę Państwa, coś o tych materiałach, które w tak istotny sposób pozwalają nam weryfikować wydarzenia z Wrocławia z pierwszej połowy 1945 roku. Po pierwsze są to materiały archiwalne znajdujące się w Centralnym Archiwum Wojskowym Federacji Rosyjskiej, które znajduje się w Moskwie. I z tej perspektywy, jak mówiłem, one tam były po wojnie, ale ich dostępność była bliska zerowej.
To znaczy korzystał z całą pewnością z tych materiałów pan pułkownik Majewski. No w końcu był pułkownikiem Ludowego Wojska Polskiego, czyli sojuszniczego dla Sowietów. Ale i jemu nie ufano. Znam opowieść powtarzaną przez profesora Maronia o tym, jak to profesor Majewski korzystał, robił notatki, po czym mu te notatki zabrano, ocenzurowano i dopiero po takiej drastycznej cenzurze no tak naprawdę ich resztki zwrócono. To nam się zresztą potwierdziło w różnych badaniach nad dokumentami sowieckimi, gdzie wyraźnie widać, że jak to się potocznie mówi, on wiedział, że w jakimś kościele dzwoni, nie umiał tego dokładnie przypisać, mieszały mu się pewne rzeczy, no właśnie choćby dlatego, że no po prostu nie mógł rzetelnie tych dokumentów przebadać. My dzisiaj jesteśmy w luksusowej sytuacji, która... No, gdyby ktoś mi powiedział jeszcze 10 lat temu, że będzie taka, to bym sądził, że to fantastyka jest i to czystej wody. A mianowicie na tej stronie pamięci narodu Rosjanie umieścili, jeśli nie komplet, to bardzo obszerną część dokumentacji wojskowej związanej, to co nas interesuje, z 6. Armią Sowiecką, która szturmowała Wrocław. Począwszy od dzienników bojowych armii, poprzez dzienniki bojowe obu korpusów, walczących w przestrzeni miejskiej, aż po dzienniki bojowe dywizji i pułków. Powiedziałem, że to jest prawie, że wyczerpująca dokumentacja, to prawie jest takim zastrzeżeniem, takim wentylem bezpieczeństwa po to, żeby w obliczu tego, że moi młodsi koledzy dość często zaskakują mnie informacjami o jeszcze czymś tam, co znaleźli, więc nie chcę powiedzieć, że to jest wszystko już ogarnięte, ale w dużej mierze jest rozpoznane i jest to materiał kapitalny. Jest to materiał kapitalny, którego znaczenie trudno przecenić. Dokumentuje dzień po dniu, godzina po godzinie walki toczone w przestrzeni miejskiej Wrocławia. No siłą rzeczy bez emocji, bo to są dokumenty wojskowe. Nie ma tam miejsca na propagandę. Oczywiście mamy też do czynienia z sowieckimi przekłamaniami. Mamy do czynienia z sowiecką prasą frontową, z gazetką na rozgrom wroga, z biuletynami informacyjnymi 6. Armii, gdzie no siłą rzeczy opisy walk mają też ten taki charakter, no jak w każdej armii, prawda, podkręcenia, jakby wskazania nadmiernego słabych punktów przeciwnika, podniesienia nadmiernego własnej dzielności bojowej, własnego sprytu bojowego, ale same dokumenty to materiał dość chłodno stworzony. No to, co w każdej sprawozdawczości, nie tylko sowieckiej, ale każdej armii z całą pewnością jest obciążeniem, no to próby tuszowania własnych niepowodzeń, próby wyolbrzymiania sił przeciwnika i też wyolbrzymiania strat przeciwnika. To jest szczególnie warstwa niewiarygodna. Gdyby trzymać się tych dzienników bojowych, to na przykład według dziennika bojowego 22. Korpusu walczącego w południowych dzielnicach Wrocławia, Niemcy traciliby dziennie po 500 żołnierzy przez tam końcówkę lutego i cały marzec. No to są straty, których żaden garnizon by nie wytrzymał. Porównawczo mniej więcej możemy ocenić, że bojowo Niemcy tracili około 80 żołnierzy dziennie, plus no powiedzmy trzykrotność tej liczby rannych. No ale nie 500 zabitych, jak pisano w niemalże codziennych sprawozdaniach tegoż korpusu, zaklinając rzeczywistość, ale tak naprawdę usprawiedliwiając się, dlaczego ten szturm w pewnym momencie, czyli po 3 marca, no tak słabo się rozwija, albo w ogóle się nie rozwija, co dotyczyło większości tego miesiąca. Niemniej straty własne już są w tych sprawozdaniach sowieckich bardzo wyraźnie pokazywane. I co nam te sprawozdania pokazują? No pozwalają, to może nie był wielki mit, ale niemniej był pewni, że ta 6. Armia walcząca tutaj we Wrocławiu, to, że nie była to armia pierwszej jakości, to myśmy sobie z tego już dawno zdawali sprawę. Ale chyba nie do końca sobie uświadomiliśmy, jak słaba była to jednostka.
jak słaba przede wszystkim liczebnie, jak niskie miała stany osobowe, jak dywizje tej armii zamiast mniej więcej 11-tysięcznego etatu miały na stanie 4-4,5 tysiąca żołnierzy, jak po krwawych walkach, pomimo uzupełnień, na koniec marca oddziały 22 Korpusu na przykład spadły do poziomu nieco ponad 3 tysiące żołnierzy. Proszę Państwa, 3 tysiące żołnierzy w całej dywizji. To oznaczało, że w oddziałach bojowych było około 1000. I to tak na siłę. Często przyuczonych do tej służby frontowej żołnierzy tyłowych, gońców, kucharzy, kwatermistrzów, no tego wszystkiego, co tak naprawdę nie stanowi komponentu bojowego dywizji. Więc te dokumenty to nam bardzo dobrze ilustrują. Ilustrują nam też, i to ponad wszelką wątpliwość, te etapy kroczenia armii sowieckiej przez miasto i to pokazują bardzo dobitnie. Tu ciekawym jest wiele rzeczy, ale no nie mamy aż tyle czasu, żeby to wszystko Państwu przedstawić. Więc odniosę się do drugiego ze szturmów Wrocławia, a mianowicie tego szturmu kwietniowego. Tam idąc za narracją generała Alfena Inichofa, analizowano, zastanawiano się nad tym specyficznym manewrem, jakie wykonały wojska sowieckie, które zdobywszy Gondów, po kilku dniach zaciętych walk, nie pierwszego dnia szturmu, jak w bardzo wielu pozycjach było podawane, powiedzmy, że między 31 marca a 5 kwietnia, w ocenie dotychczasowej wykonały taki specyficzny manewr w stronę Kozanowa i Szczepina, schodząc z głównego nurtu uderzenia na miasto, czyli nie uderzając wzdłuż osi obecnej ulicy Legnickiej, tylko wikłając się w walki na Popowicach w stronę Szczepina, w stronę stacji kolejowej Wrocław-Popowice. Proszę Państwa, ja to w sposób taki trochę żartobliwy w rozmowie z jednym z moich współpracowników, z panem Tomkiem, nazwałem operacją Krótka Kołdra. To nie była świadoma działalność sowieckiego dowództwa. Miał Nichow rzekomo później pytać, dlaczego żeście już po kapitulacji wykonali taki dziwny skręt w stronę Odry. A oni, proszę Państwa, wojska nie mieli. Nie mieli sił, nie mieli nasycenia frontu przy stratach, jakie ponosili codziennie. Zresztą obie strony ponosiły tutaj bardzo duże straty, ale Sowieci przy stratach, jakie ponosili codziennie, nie byli w stanie utrzymać impetu uderzenia. Musieli zawężać pozycję. W obu szturmach to wychodziło. Zawężać najpierw odcinek ataku korpusu ze względu na słabe nasycenie dywizji wojskiem. Później zawężać odcinek szturmu dywizji ze względu na to, że w pułkach było nikle z żołnierzami. Aż wreszcie de facto likwidować dywizje trzypułkowe, tworzyć dwupułkowe, dlatego że no po prostu brakowało żołnierza. No i objawem takiej desperacji wielkiej, pomimo tego, że do szturmu kwietniowego dołączono dwie dywizje, jedną z północnego odcinka frontu, drugą w ogóle spoza 6 armii, no to ten szturm kwietniowy tak wykrwawił Sowietów, że pomimo tych postępów, jakie widać na mapach, byli oni w stanie no tylko na takie działania sobie pozwolić, na jakie sobie pozwalali, czyli musieli zawężać odcinek prowadzonej akcji bojowej i musieli ściągnąć na przykład skrwawioną 309 dywizję z południowego odcinka frontu, mimo tego, że wydawało się, że jest to dywizja jedna z najmocniej doświadczonych stratami w walkach o miasto. Ta dywizja, która walczyła w okolicach Wiktoriastrasse, w okolicach obecnego placu Pereca. Ta dywizja po takich przejściach miała wspierać ten szturm, który no, zakończył się impasem, zakończył się wygaszeniem walk. A więc te sowieckie dokumenty pozwalają nam na wgląd i w mojej ocenie, ale takiej ocenie na zimno, jest to kapitalny materiał, bo odcinający pewne dyskusje, kończący pewne spekulacje. Na przykład, weźmy sobie, bo czas nas goni bardzo, a ja bym chciał chociaż takie ciekawsze rzeczy Państwu pokazać. Kwestia jednej z legend wrocławskich, a mianowicie tego, że obrońcy mieli bojowo używać torped, które pozostały w magazynach
marynarki wojennej, które miały być układane na wózkach i w stronę przeciwnika wysyłane, by je eksplodować na pozycjach rosyjskich. Powielano tą opowieść przez dziesięciolecia. Ja się zastanawiałem po czasie, jak skądinąd wojskowy pan pułkownik Majewski mógł taką opowieść snuć jako zawodowy wojskowy, no bo jako żywo, jak sobie możemy wyobrazić, że torpeda, która ma silnik przeznaczony do pracy w wodzie, a to mówię z odpowiedzialnością jako sternik motorowodny, jak ona może na tym wózku popychać ten wózek do przodu i żeby on jechał, nawet gdyby było z górki, to zakładam, że byle kamyk na ulicy by to zatrzymał, a ona nie byłaby się w stanie toczyć w żaden sposób. Niemniej ten mit był, że Niemcy byli tak zdesperowani, że nawet te torpedy na wózkach wysyłali. No proszę Państwa, błąd tkwił prawdopodobnie w tłumaczeniu. Tak, tutaj żeśmy to z przyjaciółmi zgodnie ustalili. Sądzimy, jesteśmy o tym przekonani, że błąd polegał na tym, że Rosjanie używali określenia rzeczywiście lądowe torpedy, nazywając w ten sposób mało znane sobie samobieżne miny gąsienicowe, używane dość szeroko przez Niemców. Te miny, które na przewodzie elektrycznym, sterowane nim, no, przypominały małe czołgi. Były to tak zwane Goliaty. Mamy poświadczenie zresztą we wspomnianych wspomnieniach generała von Alfena o tym, że Goliaty były używane bojowo. Wiemy, że Rosjanie tak je nazywali. Wiemy również dlatego, że Rosjanie w magazynach wojskowych zdobytej wcześniej przed Wrocławiem Legnicy do takich Goliatów się dobrali, mówiąc potocznie, i użyli ich bojowo we Wrocławiu przeciwko Niemcom. Mamy poświadczone trzykrotne ich użycie. Szturm kwietniowy, który zaczął się, ten drugi szturm na Wrocław, który zaczął się z końcem marca, 31 marca dokładnie, rozpoczął się właśnie od takiej próby ataku Goliatów użytych przez Sowietów na Kuźnikach, na stację kolejową, na nasyp kolejowy na Kuźnikach. A więc błąd w tłumaczeniu. To dokumenty pozwoliły nam zweryfikować dobitnie. Był powielany, mimo tego, że była to historia absurdalna. Bo nie znamy takiego przypadku, w którym głowice torpedowe byłyby używane na lądzie, jeszcze na jakichś wózkach do tego i toczyły się gdzieś tam. Więc te dokumenty pozwalają nam z całą pewnością określić, z czym mieliśmy do czynienia, w jaki sposób było to ze strony sowieckiej postrzegane. Dokumenty niemieckie, materiały niemieckie, bo czas nam się kończy, można by więcej opowiedzieć. Ja mam nadzieję, że ta książka, nad którą pracuję, a gdzie współpracujemy właśnie z grupą rekonstrukcyjną Festung Breslau, ukaże się w tym roku. Będzie tych opowieści więcej. Mam nadzieję, że zaostrzy to tylko Państwa ciekawość. No, o tych dokumentach niemieckich muszę powiedzieć. Horst Dais wykonał nieprawdopodobną pracę dokumentacyjną, pracę, która no, wynikała z jego głębokiej pasji, z tego gorącego uczucia do Wrocławia. Zebrał wszystko, co się dało. Nie wydał wszystkiego, co się dało. Wiemy, że jeszcze to, co znajduje się jako jego spuścizna, to podobnież nawet większa część niż to, co zostało wydane. No ale już to, co zostało wydane oraz nieznaczne materiały, do których Gleis nie dotarł z tej strony niemieckiej, no to jest bardzo szeroka panorama niemieckiej optyki. Panorama przede wszystkim wspomnieniowa, panorama, która umożliwia spojrzenie na walki o Wrocław z perspektywy żołnierzy i oficerów, którzy tutaj walczyli. Są również zachowane, żeby było jasne, dokumenty wojskowe niemieckie, ale nie tak kompletne jak sowieckie, nie pozwalające tak dokładnie z dziennikiem bojowym kroczyć za walczącymi żołnierzami. Tutaj mamy depozyt Biblioteki Uniwersyteckiej, który w istotnej mierze pokrywa się z tym, co się później znalazło w takim rosyjsko-niemieckim projekcie, w tak zwanych German Docs in Russia.
To są dokumenty prawdopodobnie dowództwa artylerii fortecznej. One w istotnej mierze odnoszą się do tych kwestii zaopatrzeniowych. Odnoszą się do materiałów, które pozwalają na spojrzenie na zaplecze walczącej twierdzy. Mamy też zachowane, pierwszy raz korzystał z nich pan profesor Alfred Konieczny, który pisał o zaopatrzeniu lotniczym Festung-Breslau, ale mamy też zachowane dokumenty 6. Floty Powietrznej, tej floty, która zaopatrywała Wrocław. Jest dzięki temu możliwość analizy zaopatrzenia lotniczego kluczowego dla obrony twierdzy, ale również tych kwestii związanych z lotniskami wrocławskimi, z skalą działań we Wrocławiu, czy z bardzo frapującym wątkiem tematycznym dotyczącym tak zwanych nalotów wielkanocnych. Tutaj w tej materii pisywał już w czasopiśmie Ośrodka Pamięci Przyszłych pan Radosław Szewczyk, więc on może nie otworzył, bo otworzył jednak profesor Konieczny ten temat, ale on go tam uporządkował, będzie to jeszcze szerzej też pokazane. No możemy na to spojrzeć, jak ważne były kwestie zaopatrzenia lotniczego, jaka była skala i możemy policzyć. Możemy policzyć wszystko bardzo precyzyjnie i tego też wcześniej nie zrobiono, mimo tego, że te materiały były dostępne. Profesor Konieczny opisywał to i chwała mu za to, ale na przykład popełniał zasadniczy błąd. Błąd polegający na tym, że za wielkości dostarczone do twierdzy brał te, które były notowane w sztabie 6. Floty Powietrznej jako załadowane na samolot. My wiemy dokładnie z relacji, między innymi właśnie zawartych w Breslauer Apokalipse, że do Festung-Breslau docierała najwyżej połowa tego, co ładowano na te samoloty i szybowce startujące do miasta. Najwyżej połowa, bywało, że 1/4. I to pozwala w istotny sposób zweryfikować, jak skromnymi środkami materiałów bojowych Niemcy tą walkę o miasto prowadzili. Tutaj wspomniany przeze mnie pan Radosław odnosił się też do tego, tak, do tej pory sądziliśmy, opierając się na Pajkercie, ale też na innych przekazach, że naloty wielkanocne rozpoczęły się 1 kwietnia w niedzielę wielkanocną. Wiemy, bez wątpienia jest to udokumentowane, że miały te naloty miejsce już 31, czyli dzień wcześniej. Tylko tyle, że w istotnej mierze nie dotyczyły tego historycznego centrum Wrocławia wówczas, a dotyczyły terenów przyfrontowych tego frontu zachodniego twierdzy. Proszę Państwa, żeby zbliżać się do końca, to jeden z takich mitów wrocławskich, bo było ich wiele, dotyczył tego lotniska na placu Grunwaldzkim, czyli na tak zwanej Gwieździe Szczytnickiej. Ono miało powstać, to miał być przykład tego zdziczenia komendantów Festung-Breslau, nie licząc się z wszystkimi kosztami, ale to bez dyskusji, no bo sam plan budowy lotniska w centrum miasta jest rzeczywiście objawem pewnej desperacji, takiej nie liczącej się z kosztami. Ale żeby to jakby pognębić i podkreślić, panowało głębokie przekonanie, że tam z tamtego lotniska to tylko wystartował ten sztorch, na którym Gauleiter Hanke uciekł z Wrocławia. No my po pierwsze wiemy dzisiaj, że no nie stamtąd startował Hanke. Prawdopodobnie z ulicy Mickiewicza albo Wróblewskiego. Z okolic hali stulecia po prostu, bo tam się ten sztorch znajdował, tam był przechowywany. Zresztą jako taka deska ratunku dla komendanta, a nie dla Gauleitera. Wiemy natomiast, że na lotnisku na Gwieździe Szczytnickiej, czyli na obecnym placu Grunwaldzkim, lądowały samoloty i szybowce, startowały, choć oczywiście nie spełniło ono swojej roli. I to jakby nie umniejsza oczywiście niczemu, ani temu, że ci ludzie, którzy tam ginęli, budując to lotnisko, ginęli bez sensu w przededniu końca wojny. Nie umniejsza tego, że no budowa sama w sobie, budowa lotniska w głębi tkanki miejskiej to jest przejaw no daleko idącej determinacji. No ale z drugiej strony, czy to jest nam potrzebne, czy potrzebna jest nam po prostu taka wiedza, jak to rzeczywiście było, a ocenę możemy sobie pozostawić na przykład na dyskusje prywatne. Tutaj można by wiele wątków wyciągać, można by pokazywać i myślę, że będzie się to stopniowo w przestrzeni świadomości tych, którzy są zainteresowani, konstytuowało, a mianowicie można opowiadać o improwizowanych środkach bojowych,
bo obie strony ich używały. I z dokumentów, i z relacji niemieckich doskonale wiemy, jakie. Z tego, co wiem, moi przyjaciele z grupy rekonstrukcyjnej już tak zwany garłacz Fomina mają odtworzony, ale były i ampułomioty, były i butelkomioty. Z kolei jak to sobie z tym radzili Niemcy, to też jest nam mniej więcej wiadome. Wiemy, że na przykład po niemieckiej stronie funkcjonował tak zwany Panzer Karl, czyli był to młodzieniec wyposażony w Panzerfausty, który no, bawił się w takiego wolnego, bawił się w cudzysłowie, ze śmiercią, wolnego strzelca polującego na sowieckie działa pancerne i czołgi. Mamy wiele takich wątków, które wyświetlają nam losy choćby poszczególnych jednostek garnizonu w relacjach ich żołnierzy, czy losy poszczególnych walk o konkretne odcinki, gdzie też możemy zajrzeć, no niemalże za plecy obrońcom, możemy popatrzeć w mieście, gdzie to się działo i no, spróbować sobie wyrobić własne zdanie na ten temat. Proszę Państwa, czas dobiegł końca. Zaledwie zasygnalizowałem temat, ale też nie wyczerpaniem tematu miało być to nasze dzisiejsze spotkanie. Jeśli Państwo jesteście w jakiejś kwestii bardziej zainteresowani, no to namawiam na odrobinę cierpliwości. Będzie to niedługo publikowane, a w tej chwili jestem do Państwa dyspozycji. Dziękujemy panu profesorowi za bardzo interesujące wprowadzenie do problemu. Oczywiście no nie dało się wyczerpać tematu ani w 20, ani w 40, ani pewnie nawet w 2 godziny nie dałoby się go wyczerpać, więc jasne, że jest to tylko zasygnalizowanie problemu, pewna reklama i bardzo wiele ciekawych wątków. Szanowni Państwo, czas na dyskusję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uzupełnienia, chciałby coś dodać? Mamy tutaj chwilę czasu. Na ten moment pytań nie widzę, natomiast to myślę, że należy zwrócić uwagę przede wszystkim też na ten wątek, który tutaj pan profesor poruszył, czyli no chociażby żywy dowód na to, o czym ja za chwilkę będę mówił również. Planowaliśmy pierwotnie, że wykład profesora będzie tutaj uzupełnieniem prezentacji kierunku, ale no proszę zwrócić uwagę na no tak szeroką współpracę przede wszystkim ze środowiskiem rekonstruktorów i też bardzo taką nowatorską, bo wydaje się, że środowisko rekonstruktorów było bardzo często traktowane w sposób no nie do końca poważny przez profesjonalnych historyków, jako takie trochę chłopcy, którzy lubią biegać sobie w mundurach, a tu proszę, będziemy mieć naprawdę dobitny przykład tego, jak profesjonalni, jak zaangażowani, jak tak naprawdę no, często zawstydający profesjonalnych historyków, w tym historyków w mundurach potrafią być właśnie rekonstruktorzy. I to jest dla mnie rzecz naprawdę niesamowicie budująca, zwłaszcza, że no, chociażby wspomniany Tomek Bielakowski, który już tu wielokrotnie jest wspomniany, był wspominany i będzie jeszcze wspominany kilkukrotnie dzisiaj, no, to są też nasi wychowankowie i to też pokazuje, że ten potencjał kooperacji naszego kierunku i w ogóle naszego instytutu właśnie z grupami konstrukcyjnymi, ze środowiskiem odtwórców jest naprawdę czymś bardzo, bardzo obiecującym. Mam nadzieję, że to nie będzie taka jedyna inicjatywa, bo faktycznie no, jedno rzeczoństwo jest Wesel, ale mamy przecież na Dolnym Śląsku o wiele więcej potencjalnie i grup rekonstrukcyjnych i ciekawych historii do opisania. Także to jest, to może pan profesor ma jakiś pomysł jeszcze na wątek podobny do Festum Wesel, do którego moglibyśmy grupę rekonstrukcyjną zaprosić. No ja rozumiem, że ta perspektywa współpracy, no to jest też kwestia czasu, musi się to niewątpliwie uleżeć w głowach. Do tej pory, tak jak pan, panie Jacku, powiedział, patrzono na rekonstruktorów no jak na tych, którzy się bawią historią i tylko bawią. A ja bym powiedział, że to wcale nie szkodzi, że się bawią, wręcz przeciwnie. To znaczy, że autentyczną pasję mają do tego, co robią. Więc ja sądzę, że ta perspektywa potencjalnej współpracy, choćby przykład właśnie z tą grupą rekonstrukcyjną Festung Breslau, może i powinien oddziaływać na innych. Tylko, że no, mówiąc potocznie, do tanga trzeba dwojga, to znaczy nie wystarczy mieć tych rekonstruktorów, którzy często robią swoją znakomitą robotę na takim wycinku, na jaki się zaangażowali. Natomiast no, musi być zainteresowanie tych środowisk akademickich również współpracą. One było do tej pory skromne, tak to grzecznie nazwę.
nie patrzono na to w ten sposób poważnie. Ja tu nie chcę, broń Boże, uchodzić za jakiegoś prekursora tego, który wynalazł cokolwiek. No to wielcy wynalazcy to zdobywali Wrocław w 1945 roku. Natomiast ja po prostu trochę przypadkiem, trochę szczęściem, ale bez wątpienia tutaj opatrzność czuwała nad badaniami, nad tą problematyką, nad którą się pochylamy. No taką współpracę nawiązałem i mogę ją serdecznie polecić każdemu, czyli w obie strony to powinno działać. Taka zresztą jest, zdaje się, idea kierunku militarioznawstwo, że staramy się go, mówiąc potocznie, ożenić z szeroko rozumianą akademickością, prawda, że staramy się stworzyć tą przestrzeń wspólną, czyli po pierwsze przekonać rekonstruktorów, że nauka nie jest smutna, sztuczna i taka hermetyczna dla wąskich grup, a z kolei przekonać również środowiska akademickie, że pasjonaci to nie są ludzie, którzy nie mają wiedzy, nie mają umiejętności i de facto tylko się bawią. Więc ja myślę, że to takie wpisanie tego w misję naszego kierunku jest no, dobrym elementem, bo wychodzi naprzeciw jakby obu stronom. Więc ja mam nadzieję, że nam się uda pójść szerzej i te dość liczne na Dolnym Śląsku grupy rekonstrukcyjne też zaczną bliżej z nami współpracować. Zresztą ja podam taki dość żywy przykład z Lubina. Tamtejsze Muzeum Historyczne buduje park militarny z ekspozycjami stałymi i czasowymi i w tym parku militarnym organizuje również duże wydarzenia rekonstrukcyjne. Byłem na takim wydarzeniu zeszłego roku i wiem skądinąd, że już przy tym muzeum są dwie grupy rekonstrukcji historycznej, które jakby znalazły tam taką swoją zatokę, prawda, takie swoje miejsce, gdzie wiedzą, że mogą liczyć na wsparcie i zrozumienie, ale też na takie szersze formy aktywności. Więc jeżeli to będzie jednym z efektów ubocznych, ale ważnych tego naszego kierunku militarioznawstwo, to na pewno będzie to dowód na to, że ten kierunek był i jest potrzebny i należy go rozwijać. Tak. Też wydaje mi się i świetnie też, że pan profesor przypomniał o Muzeum Historycznym w Lublinie, no bo wszak jest to jeden z naszych interesariuszy, który wspierał nas przecież przy reformie kierunku, służył nam radą, udzielił nam przecież bardzo wyraźnych wskazówek co do tego, co powinniśmy zrobić, żeby kierunek był też bardziej atrakcyjny dla pracodawców, a faktycznie Muzeum Historyczne w Lublinie no, ma doświadczenia w tej materii i to dość konkretne, a umówmy się, to jest instytucja, która dysponuje no przecież potężnymi środkami finansowymi. To nie jest pracodawca pierwszy z brzegu, tylko to jest pracodawca, który naprawdę dużo może. Także to jest, co nie, czym nie może się pochwalić każde muzeum w Polsce, umówmy się, prawda? Także to prawda. Także też te inicjatywy pokazują, że to jest kierunek, w którym można się rozwijać i faktycznie znalezienie pracy, chociażby w Lubinie, który przecież jest niedaleko Wrocławia ostatecznie, i ma coraz lepszy dojazd, no to też jest jakaś perspektywa, prawda, dla osób, które się gdzieś w te dzieje militarne wdrożą, a wbrew pozorom, no przecież specjalistów od lotnictwa paradoksalnie, a takich naprawdę specjalistów, nie hobbystów, wcale nie ma tak dużo. I potem zorganizowanie kompetentnej wystawy, czy nawet plenerowej, to wcale nie jest taka prosta sprawa. Także to jest zdecydowanie kierunek. A żebym ja też dyskusji nie znominował i też pana profesora nie zatrzymywał, czy ktoś z państwa może chciałby jeszcze o coś zapytać? Nie widzę pytań, panie profesorze, więc chyba na ten moment wyczerpaliśmy temat. Ja wiem, że pan też musi nas opuścić, nad czym bardzo ubolewam, więc... No, bardzo przepraszam za to i za to zamieszanie z programem i dziękuję za zrozumienie i pomoc w tej kwestii. Wszystkiego dobrego państwu życzę.